cieszy nas to, że z roku na rok ilość i procentowa ilość warsztatów, które interesują się urządzeniami diagnostycznymi, kupują te urządzenia, jest coraz większa i zainteresowanie szkoleniami również rośnie. Aktualnie być może warsztaty, które nie zajmują się systemami kontroli ciśnienia, nie serwisują czujników, nie wszystkie jeszcze postrzegają, że tracą klientów, tak? To z czasem na pewno będzie coraz bardziej odczuwalne i też jest taka spora część tych najmniejszych warsztatów, które do tej pory nie robiły nic w tym temacie, a zainteresowały się, co można zyskać, mając, posiadając urządzenie i co się traci, takiego urządzenia nie mając. Wiele z serwisów takich najmniejszych, nawet powiedziałbym, decyduje się na zakup i to najlepszego urządzenia na rynku, jakim jest ATEC VT56 lub inne urządzenia typu Hamaton H46 z możliwością podłączenia złącza OBD. Ponieważ tak naprawdę, jeżeli chcemy obsługiwać wszystkie auta, które do nas przyjeżdżają, musimy pomyśleć o zakupie urządzenia, które nam pozwoli na, czy od razu kupujemy, czy dokupimy później, na korzystanie ze złącza OBD, ponieważ procedury przyuczania niektórych aut wymagają bezwzględnie zastosowania tego złącza. Na stoisku prezentujemy czujniki EuPro Hybrid. Jest to czujnik jeden, czyli tak, jeżeli mówimy o autach europejskich, to jednym czujnikiem jesteśmy w stanie obsłużyć około 95% aut. Są to czujniki, które posiadają technologię Wall Loss i PAL. Dzięki tym technologiom, temu, że auta nowe są wyposażone w te technologie, będziemy w stanie o wiele szybciej niejednokrotnie przyuczyć te czujniki do auta, czyli stracimy mniej czasu, czy po prostu zaoszczędzimy czas, który będziemy mogli spożytkować na inne czynności lub na kolejnego klienta, którego będziemy obsługiwać. Jeden z przykładów z zeszłego tygodnia, Suzuki Baleno, które obsługiwałem, wymieniliśmy inne czujniki uniwersalne na EuPro Hybrid. Bardzo szybko zostały przyuczone, około 200 metrów może przyjechanych i problemy, które klient posiadał, szybko się skończyły. Kolejnym czujnikiem, który chciałem zaprezentować, jest to czujnik EuPro Hybrid, czujnik do aut amerykańskich, których na rynku polskim jest sporo, częstotliwość 315 MHz, jeżeli jest to auto amerykańskie z europejskimi częstotliwościami, tak 433, to wtedy obsługujemy takie auto czujnikiem do aut europejskich EuPro Hybrid. Trzecim czujnikiem, który chciałem przedstawić, jest to czujnik OR, jest to zamiennik czy alternatywa dla czujników oryginalnych. Jeżeli wzięlibyśmy wszystkie możliwe dostępne na rynku czujniki oryginalne, to spokojnie naliczylibyśmy ich około 160, a może nawet i więcej. Natomiast tutaj jeden czujnik od jednego producenta, aktualnie jest około 51 dokładnie referencji. Jesteśmy w stanie znowu około tych 95% aut obsłużyć tak naprawdę jednym produktem. I albo jest to możliwość zakupu czujników już zamkniętych, gotowych pod konkretne auta, konkretnych referencji, lub współpracując z dystrybutorem tych czujników, można pod dane swoje auto te czujniki zamawiać. Tutaj bardzo szybki jest proces przygotowania, czy jakby reakcja bardzo szybka i praktycznie z dnia na dzień takie czujniki przygotowane nawet pod bardzo rzadkie auta znajdujące się na rynku polskim mogą zostać przygotowane i wysłane do każdego serwisu w Polsce. Żeby być w stanie czujniki obsługiwać, konfigurować, klonować, trzeba posiadać urządzenie. I mamy w ofercie Hamatona dwa urządzenia. Jedno jest to urządzenie Hamaton H46. Urządzenie, które mógłbym powiedzieć służy, czy powinno służyć w serwisie. Możemy z tym urządzeniem pracować również ze złączem OBD. W urządzeniu mamy procedury serwisowe, czyli nie musimy nigdzie tych procedur przyuczania czujników do aut szukać. Możemy skorzystać z urządzenia, wejść w konkretne auto i zobaczyć, w jaki sposób należy czujniki do auta przyuczyć. Tutaj baza danych się aktualizuje. Urządzenie było przedwczoraj aktualizowane. I w tym momencie, jeżeli wybierzemy pierwsze, lepsze auto, procedura OBD i dokładny opis tego, co należy zrobić, co należy wykonać, żeby te czujniki do auta przyuczyć. Również mamy informacje na temat części, na temat czujników oryginalnych, części zamiennych, na temat momentów dokręcania poszczególnych części i wszelkich zamienników. Urządzeniem również możemy zaprogramować czujniki z nowymi numerami ID, jak również możemy sklonować czujniki, które znajdują się na aucie. Ze względu, tak jak powiedziałem, na to, że jest to urządzenie mogące pracować ze złączem OBD, posiadające również procedury serwisowe, jest to urządzenie, które jak najlepiej nadaje się do pracy w warsztacie. Drugie urządzenie, mniejsze, H36, jest to uzupełnienie
w pewnym sensie, czy jakby dodatkowe urządzenie do urządzenia tego H46. Powiedziałbym, że to urządzenie mogłoby na przykład pracować na recepcji, gdzie nie potrzebujemy na co dzień procedur serwisowych, gdzie nie potrzebujemy złącza OBD, natomiast niejednokrotnie przygotowywane są czujniki, które są później wydawane montażyście, który je zakłada na auto. Także bazy danych są te same, europejska, amerykańska, bardzo duży procent, możliwość przeczytania czujników oryginalnych, bo urządzenia Ateca czy urządzenia Hamatona mogą przeczytać około 95% czujników oryginalnych. Drugi konkurent w kolejności, jeżeli chodzi o możliwość odczytu czujników oryginalnych, jest to poziom 79%. Ostatnia firma jest na poziomie około 59%. Oczywiście, jeżeli nie można zrobić klonu, można stworzyć nowy czujnik. Natomiast w przypadku niektórych aut, takich jak chociażby Ford Mondeo czy wielu innych, procedura jest dosyć czasochłonna, problematyczna. I niejednokrotnie taką procedurę trzeba powtarzać wielokrotnie. W przypadku niektórych aut trzeba zmieścić się w jakimś limicie czasowym 10 sekund czy 1 minuty, co nie zawsze jest proste i łatwe. Także urządzenia mogą bardzo pomóc w pracy z czujnikami, szczególnie tymi, które, tak jak powiedziałem, posiadają te najnowsze technologie Wall-Loss i PAL. I takim czujnikiem jest właśnie czujnik EuPro Hybrid. Aby profesjonalnie obsługiwać systemy kontroli ciśnienia, czujniki w kołach, niezbędne jest posiadanie zestawu kluczy dynamometrycznych i różnych nasadek do obsługi tych czujników. Czujniki są różne. Jest potrzeba posiadania kilku różnych elementów, w zależności od tego, jaki czujnik będziemy przykręcać, dokręcać. Są różnego rodzaju torksy, nasadki, również ten element, który wydaje się zwykłym elementem, kluczem do dokręcania wkładek zaworowych, tak naprawdę jest kluczem dynamometrycznym. W środku jest cały mechanizm, dzięki któremu jesteśmy w stanie ze stałym momentem 0,3 Nm dokręcić wszystkie wkładki zaworowe, czyli nie przekręcić, nie zniszczyć gwintu. Dzięki temu taki czujnik popracuje dłużej, nie trzeba będzie wymieniać go za chwilę w momencie, kiedy okaże się, że ucieka powietrze. Drugim ciekawym elementem czy propozycją dla warsztatów, które zaczynają swoją przygodę z TPMS-em, są zestawy, tak zwane starter kity. Tutaj mamy starter kit dwójkę, są dwa. W drugim, tak jak widać, większość są to zawory kompletne. Samych gumowych jest kilka. Jaki wniosek z tego płynie? Nie można, obsługując jeden rodzaj auta czy jeden rodzaj czujników i posiadając jakąś większą ilość danego typu zaworów, tak naprawdę obsługiwać wszystkich aut. Z czasem zaworów czy czujników z zaworami gumowymi, które są montowane na pierwszym wyposażeniu, przybyło i przybywa. Także powiększa się ilość różnego rodzaju zaworów, które są potrzebne do tego, żeby w miarę możliwości w 100 czy tam 90 paru procentach być w stanie obsłużyć auta, które do nas przyjeżdżają. Może być taka sytuacja, gdzie nie wszystkie z tych elementów zostaną wykorzystane w najbliższym czasie, natomiast serwis posiadający tego typu zestawy serwisowe jest tak naprawdę przygotowany w 100% do obsługi wszelkich aut, które do niego przyjadą. Jeżeli przyjeżdża auto, które rzadziej się spotyka, nie trzeba odsyłać klienta do serwisu autoryzowanego.